Dzień Seniora jest cykliczną imprezą organizowaną przez Sołtysa Radę Sołecką, tutaj oczywiście przy pomocy pana burmistrza i Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Od kilku ładnych już lat zapraszamy, kiedyś w sobotę, dzisiaj w niedzielę, mieszkańców Bobrka, którzy już są troszkę wiekowi. Jest to dla nich fajny czas spotkania się tutaj, złożenia sobie życzeń. Przy okazji promuje się Bobrecka Szkoła, dzieci występują, jest pokaz piosenek, zaśpiewanych tutaj kolęd. Również aktywnie działa koło gospodyń wiejskich. Dzisiaj wspaniałe przedstawienie pod tytułem Pastuszki. Seniorów nie brakuje. Ta dzisiejsza impreza była planowana na około 150 osób. Myślę, że w podobnej liczbie te osoby przybyły. Myślę, że są to ludzie dzisiaj uśmiechnięci, zadowoleni, więc takie imprezy integracyjne są na pewno potrzebne. Myślę, że w przyszłości będziemy takie spotkania kontynuować. Jak się pani dzisiaj bawi? Bardzo dobrze. Występy młodzieży się podobały? Tak, tak. Bardzo ładnie dziewczyny śpiewają. Gromczanki śpiewały pięknie, tak samo bobrowianki. Także bardzo ładna impreza. Czy to taki pierwszy wieczór, czy to już kolejnie chodzi pani tradycyjnie? Nie, ja jestem pierwszy raz. Pierwszy raz dopiero. Jest nastrój do zabawy? Jest. Kuchnia dobra? Też. Zobaczymy. To się okaże dopiero. Dobra tradycja, dobry zwyczaj, który od wielu lat już prowadziła Rada Sołecka i możemy w tych świętach na bis jakby spotkać się, złożyć sobie życzenia, no i przede wszystkim miło spędzić czas, a przecież o to chodzi, żeby wśród ludzi było zadowolenie, była radość i było to poczucie takiej solidarności. Zawsze dużo zdrowia, dobrych ludzi, ciepłych ludzi i oby cały rok toczył się właśnie w takiej atmosferze. Dobrze się bawię, wszystko mi się podoba, występy mi się podobają, dziewczyny młode ładnie śpiewają, no i w ogóle zorganizowane jest wszystko tak jak trzeba. No jeszcze nie koniec, to nie wiemy jak dalej będzie. Jak się pan bawi? Jak się pan bawi? Dobrze. Co się panu szczególnie podobało? Muzyka? Wszystko mi się podoba. Pośmiał się pan dzisiaj? No, trochę. Jest okazja do rozmowy? No. Jest okazja do rozmowy z sąsiadami? No, pogodą się tutaj ze sąsiadkami, tak. Tego i no. I to jest tak, spotkanie się mieszkańców, bo można powiedzieć, że to się właściwie spotykają w takim miejscu, tak jak raz na rok, gdzie wszyscy są, żeby mogli sobie życzenia na cały rok przekazać. No, występy młodzieży, pań z koła gospodyń wiejskich. No i po prostu później jeszcze zabawa. Kto będzie miał ochotę, może tańczyć, bo będzie przygrywać zespół. No, Krzysiek będzie przygrywał i będzie można tańczyć. Już to jest od roku 99. Także co roku już to jako Sołtys i Rada Sołecka to organizujemy. A widać uśmiechy, tym bardziej jak życzenia składali, to bardzo zadowoleni. I zdrowie, żeby dopisywało, to na następny rok już czekają z niecierpliwością. Ja uważam, że to jest bardzo ważne, zwłaszcza dla osób starszych, gdzie tak jak mówię, no w tej chwili nie ma się gdzie spotkać, jedynie przy takich okazjach. No my to robimy teraz opłatek, no a latem no to dożynki, gdzie też, no ale to już są wszyscy, nie tylko starsi, ale wszyscy mieszkańcy. Jak się czuję, panie, bo człowiek nie potrafi chodzić, no czuję się, bo to jest, ludzi jest mnoho, no jak się to mówi, dużo, no i człowiek nauczony zawsze był, bo ja kiedyś grałem, no nie tak jest, no i zawsze to człowiek był po prostu w ruchu, no. I tyle. Jest uśmiech, podobały się występy, muzyka, tak, kilka bary. Tak jest, bo człowiek grał na tym i w ogóle, a dzisiaj już się, dziś jedynie iść, no tak jak dzisiaj jest, nie? Iść i posłuchać tych, ale to już nie ma tego, ta kolęda nie jest taka jak kiedyś była, bo te role, to wszystko, to jest, jak się to mówi, poprzeprawcane. Czyli się przypominają młode czasy, tak? Tak, ale ja... Chodziłem też po Golędzie i grałem i tak dalej, no. Było i cieszy... inny klimat. Pewno inny, naprawdę inny. No i cóż, tyle, nic dodać, nic ująć.